Wasze zeszłotygodniowe komentarze tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że wy też nie możecie się doczekać końca pory na przygodę. Tej bazowej oczywiście, bo do końca omówień jeszcze trochę brakuje. Niemniej celem dzisiejszej podróży jest... Świątynia Marsa. Czyli trzeci od końca odcinek 10 sezonu. Albo po prostu 11. W domku na drzewie Fina zaskakuje nagły powrót Jake'a. Cześć Fin, to tylko ja. Jermaine wyjaśnia, że wpadł, bo martwi się o psa, który zostawiając tę niesławną notatkę zniknął już 5 tygodni temu. Nasz brat zaginął, a ty tu zabijasz czas, zapychając lodówkę jajkami na twardo. Mówi, że martwi się, bo miał wizję, w której Jake bez jedzenia i drogi powrotnej wciąż dryfuje gdzieś w kosmosie. Finowi cała ta sytuacja kojarzy się z pewnym gościem, więc w poszukiwaniu odpowiedzi zostawia identyczną kartkę i wraz z bratem leci na Marsa! Na Marsa? Tak więc duo wyrusza do teraz już opuszczonej chaty pewnego jegomościa i używając teleportacji leci na Marsa. To miejsce nieźle rozkwitło. Chwilę później spotykają Betty? I jej obecność od razu podnosi Finowi ciśnienie. Jeśli nie wiecie dlaczego, to przypomnijcie sobie żywioły. I wtedy spawnuje się zwykły, przepraszam, królewski gość. I pierdoli coś o współczuciu. Potem zabiera trio do wejścia prowadzącego w głąb planety i mówi, że aby odnaleźć Jake'a, bracia muszą zdobyć przedmiot, który jest zabezpieczony 3 zabójczymi zagadkami. Jednak wejście do labiryntu mają jedynie Marsjanie, więc żeby zmylić niezbyt świadomego strażnika, trio zakłada czapki i okazuje się, że z jakiegoś powodu Finn jest łysy. Pierwsza sala jest pełna żab, a jedna z nich nawet wygląda znajomo. Pamiętaj! Płazy rzucają się na kompanię, a Finn z bratem i kurwą na plecach odnajduje drugą zagadkę. Podczas gdy Betty rozwiązuje równanie, Jermaine trafnie zauważa, że żadna z tych zagadek nie jest powiązana z nim. Ptakobroda zmienia jednak cyfry w równaniu, po czym odlatuje, a Finn znajduje rozwiązanie zagadki. Trio odnajduje przeszłą Grove, a ta teraźniejsza mówi, dlaczego się zmieniła. Rzuciłam wszystko, żeby znaleźć z nim księgowidło. Po czym pod namową braci zmienia przeszłej sobie datę wylotu, w efekcie czego Betty nigdy nie pozna Szymona. Po załatwieniu tej sprawy w środku pustki czeka na nich pewien gość. Jake! Gdy pies pyta się, dlaczego Mertens jest łysy, ten odpowiada, że miał wszy. Gdy drużyna opuszcza wnętrze planety, gość zawala im mega plot twist. Przez cały ten czas byliście w kapsule. Jednak jak się okazuje, Betty wcale się nie pogodziła ze stratą Szymona, a raczej wymyśliła nowy plan. Mogę uratować Szymona. Masz szansę wyciągnąć Margles z paszczy Golba. I od razu mówię, że nie, to nie ja uciąłem gościa w połowie, tylko kartun, ale trzeba im przyznać, że wyszło nawet klimatycznie. Ale już zacznijmy podsumowanie. Jake zostawił kartkę z podpisem, że za chwilę wraca, co jak się okazało prawdą nie było. Wydarzenia z poprzedniego odcinka to jakieś 3-4 dni i pamiętacie jak pod koniec Jake został sam na tej planecie? To właśnie okazało się, że spędził na niej kolejne 4,5 tygodnia. Nawet widzieliście, żeby jedzenie starczyło mu na jak najdłużej, to zmniejszył się maksymalnie, a i tak było widać jego kości. Jermaine dzieląc sny z bratem oczywiście dowiedział się, że ten utknął w kosmosie i gdyby nie on, to Jake najpewniej, a raczej na pewno by zginął. Przechodząc do Betty. Jak pewnie pamiętacie, po tym jak przejęła moce magicznego gościa i okrzyknęła się magiczną gościową, chociaż ja wolę zdradziecką kurwą, podczas żywiołów wychujała wszystkich i zniknęła z Szymonem. Jak się właśnie okazało, doleciała aż na Marsa, gdzie chcąc wyleczyć się z petrikowowej obsesji, zaczęła słuchać rad królewskiego gościa. Co za ironia. A ten sam gość po stracie mocy najwidoczniej postanowił odpokutować swoje winy i został nowym władcą Marsa, nakazując stawianie wszędzie posągów Margels, którą jak dobrze wiemy pochłonął Golb, do którego jeszcze wrócę. Grove mając wgląd do swojego wspomnienia zmieniła przeszłej sobie datę wylotu na studia, przez co nigdy nie pozna Szymona. Oczywiście to nijak wpływa na timeline, więc nic się nie zmieniło w przeszłości, ale jest to taki symbol, że gdyby Betty miała drugą szansę, to dla swojego dobra wolałaby nigdy nie poznać Lodowego Króla. A jako, że nie może cofnąć czasu, to tkwi w rzeczywistości, gdzie szczerze i nadżycie kocha Szymona i sama już nie wie, czy jej się to podoba, czy też nie. Na koniec jeszcze mówi, że ma kolejny genialny plan na ratowanie króla, który zahacza również o tajemniczego, czerwonego Golba. Chociaż to nie jest żadna tajemnica, bo pewnie wszyscy już teraz o nim wiecie. I gdybym nie wiedział, o co chodzi z tym jej planem już teraz, to bałbym się spytać. Niemniej do końca pory na przygodę zostały już tylko 2 odcinki, więc emocje rosną. Widzimy się za tydzień w Wigilię, kiedy to film wyjątkowo będzie dostępny już o 9 rano, żebyście mogli jednocześnie rano, podtrzymując tradycję niedzielną, obejrzeć sobie nowe omówienie, a jednocześnie zostanie wam całe popołudnie i wieczór dla rodziny. Chyba, że będziecie i tak oglądać po 14, ale to już jak chcecie. Niemniej na razie to tyle. Dzięki. Cześć!